Siemanko, witam, tu Kamilion OG, witam Was z deszczowego Rotterdamu. Dzisiaj będzie luźniejszy vlog. Wczoraj sobie pomyśleliśmy z narzeczoną, że chcielibyśmy mieć żółwie. No i dzisiaj organizujemy to, pokażę Wam jak to zrobić. Na razie znaleźliśmy na Marktplatz tanie, używane akwarium. Jedziemy je ogarnąć, no i zapraszam na odcinek. Ej, słuchajcie, jesteśmy 20 km od Rotterdamu, na takiej wiosce, bardzo ładne osiedle, przepiękne mieszkania. No i właśnie zaraz idziemy po akwarium, które zakupiliśmy za 12,50. Jest to akwarium od razu z wodospadem, zaraz je zobaczycie i później będziemy lecieć po żółwie. Także zobaczcie, takie akwarium wykosiliśmy za jedyne 12,50. Mamy tutaj też wodospad, filterek. No i tylko dokupimy grzałkę i trochę parę akcesorii, żółwie. No i moi mili, będziemy, najpierw to trzeba będzie wyczyścić, ogarnąć. No i będziemy robić akwarium. Lecimy z tym. Ok, więc akwarium już mamy i teraz się wybieramy do Hagi, gdzie będziemy mogli kupić żółwie, są tam też inne reptile. Zanim pojedziemy do Hagi, postanowiliśmy, że jeszcze zobaczymy, co słychać w Rotterdamie, bo jesteśmy blisko. Wyhaczyliśmy to akwarium na Marktplatz za 12,50. To ma wymiary około 40 cm na 25 na 25 i do tego ma filtr z wodospadem, także filtra już nie muszę kupować, to już odpada, zostaje tylko grzałka, jakieś oświetlenie, no i wykończenie tego akwarium, no i same żółwie. Także tak, lecimy do tego sklepu zoologicznego i zobaczymy, jakie są ceny i co oni mają, co mogą nam zaoferować. Zobaczcie, tutaj jest zoologiczny. Okej, co my tu mamy? No, różne cuda dla zwierzaków. Tu bardziej sektor z psami i kotami. Zobaczcie. Tego jest mnóstwo. Ujda. Zobaczmy, gdzie tu są akwaria. Tutaj dla kociaków, drapaki. Zobaczmy, co tu mają. O, jakie słodziaki. To są chyba świnki morskie. No, mamy ptaszki. I dalej świnki morskie. Tu mamy akwaria i teraria i... A raczej same akwaria. O, ale słabo tutaj. Coś mi się wydaje, że będziemy jechali do Hagi jednak. Zobaczcie, rybki są, ale gdzie są żółwie? Tutaj mamy jakieś roślinki do akwarium. Znaleźliśmy żółwie. Let me see. Zobaczcie, jakie maluszki. No i te maluszki kosztują 39,95-40 euro. Zobaczcie, co tutaj jeszcze mają. Są teraria, jaszczurki. Bardzo fajne. Tutaj większe jaszczurki. Tutaj jeszcze większe jaszczurki. Kameleon. Look at this. Hey, look, they've got kameleon. Mamy kameleona. Piękny. No, zobaczcie, co tutaj jeszcze mają. Yeah. Oh hell no. It's warm. Ale wydaje mi się, że pojedziemy do Hagi, bo tutaj coś słabo, mają tylko jeden rodzaj tych żółwi i wydaje mi się, że są drogie. Także zaraz zobaczę, czy jakieś akcesoria może tutaj kupimy. Zobaczę na ceny i będziemy lecieć na Hagę. Ej, słuchajcie, jesteśmy. Zobaczcie. Kupiliśmy tylko taką wysepkę i trochę kamyków na dno. I jedziemy do Hagi, bo tutaj nie ma za dużego wyboru. Były tylko jeden rodzaj tych żółwi. Jeszcze wydaje mi się, że są drogie. Więc jedziemy do Hagi. No i w Hadze zobaczymy, co tam się dzieje. Także tak, i zobaczymy, za ile nam się udać. Tą ziemię kupiliśmy za 8 euro za worek. Kupiliśmy dwa worki. I 16 euro ta wysepka, na której żółwie będą mogły się wygrzewać.
Także tak, ja lecę do kasy i wybieramy się w stronę Hagi. I tak, kochani, jesteśmy już w Hadze, zajechaliśmy tutaj. Zaraz idziemy do zoologicznego, pokażę wam, jak zoologiczny wygląda. Dzisiejszy odcinek taki w ogóle z innej beczki, no ale to też jest część życia w Holandii, bo być może wy kiedyś zechcecie mieć jakieś dodatkowe zwierzaki u siebie w domu lub wasze dzieci. Także będziecie mogli się ogarnąć, jak to można na przykład w tańszy sposób zrobić. Niektórzy może będą chcieli kupować wszystko nowe, ale przynajmniej też wam pokażę, gdzie będziecie mogli dostać takie dziwne zwierzaczki. Zobaczcie, jaki kosmos w środku. Słuchajcie, jeżeli ktoś z was byłby zainteresowany, chciałby znać adres tego zoologicznego sklepu, piszcie w komentarzach, to wam napiszę. Ok, jesteśmy w środku. Zobaczmy włókna kokosowe i inne rodzaje ziemi. Ten sklep jest ogromny. I zaraz przejdziemy na sekcję gadów, pająków i innych rzeczy. Ale najpierw zobaczcie, jaki wielki królik. Tutaj też takie coś możecie nabyć. Tam jest drugi, biały. Hello. Zobaczcie te króliczki jak z Walta Disneya. Hej, maluszku. Hej. Zobaczcie tam chłopciuszek. Tutaj mamy z kolei chomiki. Tutaj mamy myszy. Tutaj sobie śpią szczury. Oczywiście mnóstwo smakołyków i gadżetów dla najlepszych przyjaciół ludzi, dla piesków. Mnóstwo gadżetów także i dla kotów i dla wszystkich zwierzaczków domowych. Jest tego tutaj naprawdę wiele. Słuchajcie, ten zoologiczny sklep jest niesamowity, ponieważ to nie jest tylko sklep, w którym można kupić zwierzaki i jedzenie, karmę, akcesoria itd. Ale też jest tu taka pewna forma atrakcji, którą mam nadzieję, że będziemy mogli zwiedzić, że nie jest zamknięta przez COVID-a. No i jak mi się uda pokazać, to zaraz to zobaczycie. Naprawdę dla psiaków jest tutaj masa akcesoriów, misek, różnego rodzaju karm, suchych, mokrych. Jest tego niesamowita ilość. Także dla miłośników czworonogów świetny sklep. Na pewno nie pożałujecie, jeżeli tutaj wpadniecie. Zobaczmy, co mają dalej. Ok, zobaczcie, to jest to, o czym wam mówiłem. Tutaj zaraz sprawdzimy, czy można kupić bilety. O, niestety nie. Są zamknięci. Nie, zobaczcie, jak tu jest zrobiony klimat. Normalnie, gdyby nie to, że jest COVID, to moglibyśmy normalnie wejść i zwiedzić. Tam są takie antyczne, archeologiczne miejsca i zwierzaczki też są tam poukrywane. Ej, zobaczcie, tu są oryginalnie żywe zwierzęta, prawie że jak na wolności. Tutaj mamy żółwie, a tam mamy, nie wiem jak się nazywają te różowe ptaki, to chyba nie pelikany. W każdym bądź razie słodziaki żyją sobie tak, o tutaj, zobaczcie. Zobaczcie z bliska, one stoją na jednej nodze. Cały czas. Tutaj sobie gdzieś pomiędzy nimi żółwie i rybki pływają. Zobaczcie na to. Piękna ryba. Taki mały mikroklimat zrobili im. Żółwie, zobaczcie. Jak jest znek. To są żółwie. Jakie malutki. Tutaj mamy ich więcej, zobaczcie. No i chyba zaraz będziemy wybierać. No i właśnie rozmawialiśmy tu z panem. Tutaj są te małe żółwiki. Zobaczcie, o tutaj jest jeden. Tak. One właśnie nie rosną do dużych rozmiarów. One maksymalnie rosną do takiego rozmiaru. I to są mięsożerne. Natomiast te tutaj niżej, one są ładniejsze. Zobaczcie, są ładniejsze, aczkolwiek one rosną bardzo duże. I do nich później trzeba bardzo duże akwarium, na którego raczej nie będziemy mieli miejsca w mieszkaniu. Więc będziemy wybierali
Najprawdopodobniej dwóch maluszków stąd. Cena jednego maluszka to 30 euro. And him. I want this one and this one. All right. Okej, słuchajcie, szybkie podliczenie, czyli akwarium 12,50, 30 euro za kamyczki i taki, jakby to powiedzieć, daszek, nie daszek, no to będzie w każdym razie pływało na wodzie i sobie będą mogły żółwie tam wyjść. Wyszło nas to wszystko około 45 euro. No i teraz będziemy kupowali już żółwie, już właśnie wybraliśmy żółwie, mamy jeszcze grzałeczkę, mamy karmę, zobaczymy ile nas to podniesie, ale słuchajcie, jak sprawdzałem na internecie, to takie akwarium samo, jeżeli bym chciał kupić nowe, to wyniosłoby mi około 50 euro, a tutaj już mam dużą część akcesorii razem z akwarium, razem z filtrem, wodospadem i zapłaciłem za to niecałe 45 euro. No i teraz właśnie żółwie kosztują po 30 euro, więc to będzie dodatkowe 6 dych. No i dodatkowo do tego grzałka, jedzonko, zobaczymy ile nas wyniesie i powiem wam, ile nas wyniosła taka przyjemność. I zobacz, tutaj mamy sekcję z ptaszkami. Także w tym sklepie naprawdę znajdziecie wszystko. Tam były wcześniej jaszczurki, patyczaki, owady. Jest tutaj tego mnóstwo. My kupiliśmy tak, żółwia, grzałkę, jedzenie. Do tego światło, jeden halogen, musimy jeszcze do tego lampę, dwa kawałki drewna. Na razie sztuczne planty. Zobaczymy ile nas to wyniesie. Razem z żółwiami i podsumujemy. Zobaczcie, tutaj raj dla kociaków. Wszystko dla kotów. Tutaj pan sobie właśnie się wrąbał w coś. On się zapatrzył na kamerę. Tak. A my szukamy wyjścia, ponieważ w kasie, przy kasie są nasze żółwie. Więc lecimy z tym. Słuchajcie, jestem teraz już na stacji benzynowej, tankuję sobie auto i taka przyjemność, dwa małe żółwie plus akwarium, plus wszystko, próbowałem to zrobić w najtańszych cenach, wyszło mi około 200 euro, także też to nie jest tania zabawa, zaraz zobaczymy w domu jak to wszystko będzie wyglądało, no i tak, lecimy z tym, zimno! Alright, zobaczmy co my tu mamy, jesteśmy już w domu po zakupach, kawałek drewna, lampa, w sumie to tylko żarówka, musimy jeszcze lampę dokupić. Na razie plastikowe planty, będziemy je wymieniać na prawdziwe. Tutaj kolejny kawałek drewna. Tutaj mamy grzałkę z termostatem, jedzenie. Tutaj mamy właśnie żółwie, o których mówiliśmy. Zobaczcie jakie słodziaki. Tutaj mamy taką wysepkę. No i akwarium z filtrem. Taki zestaw, moi mili, wyniósł nas około 200 euro. I tak staraliśmy się kupić to jak najtaniej. Także wszystko jest nowe, oprócz akwarium i filtra. No i zaraz przygotujemy to. Jeszcze tutaj poczekajcie, bo jeszcze zapomniałem o jednej rzeczy. Ok, magiczne cięcie. Pojawiły się dwa nowe przedmioty. Tutaj mamy kamyczki. Białe, czerwone, z polskim akcentem. Proszę bardzo. Tym wypełnimy dno akwarium. No i zaraz się tym zajmiemy. Wyczyszczę akwarium. Jest troszkę używane, gościu go nie wyczyścił, więc troszkę jest na nim kamienia, więc zaraz to wszystko doprowadzę do porządku. Wystroimy nasze akwarium i wpuścimy żółwie.